Drogie panie, Świdnickie Forum Kobiet, które było organizowane po raz pierwszy w ubiegłym roku, już wtedy zyskało sobie przychylność partnerów i sponsorów. I zyskało sobie już wtedy przychylność uczestniczek. Drogie panie, muszę przyznać, że frekwencja nas bardzo zaskoczyła. Zgłoszeń napłynęło do nas wiele, do tego stopnia, że dziś rano musiałyśmy już zamknąć rejestrację uczestniczek. Jest nas dziś prawie 300 w tym teatrze. Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, pełzaj. Ale mimo wszystko poruszaj się do przodu. Niech te słowa Martina Luthera Kinga towarzyszą nam dzisiejszego wieczoru podczas Świdnickiego Forum Kobiet. Pani Magdaleno, jaka jest idea tegorocznej edycji Świdnickiego Forum Kobiet? Ideą Świdnickiego Forum Kobiet jest motywowanie i inspirowanie kobiet, zachęcanie do aktywności, pogłębianie ich wiary w siebie i zachęcanie do samorozwoju. A jakie atrakcje przygotowaliście Państwo w tym roku? No, myślę, że niespodzianką będzie debata Męski Punkt Widzenia, w której panowie odpowiedzą na pytania, za co kochają kobiety. Najważniejsze kobiety Waszego życia, jaki miały wpływ na Was i za co je kochać? O, odpowiedź poproszę Pana Jacka. Tak, czyli tym już możemy już końcówkę z tym będzie podziękować za świetne prowadzenie. Zaczynając od tej, która mnie urodziła i którą oczywiście kocham, nie ma niestety z nami, ale kocham ją bardzo, to tak dziwnie mam, ale każdą kobietę, z którą spędziłem czas, jakiś to mnie Pan Bóg czy ktokolwiek na mojej drodze postawił, jestem im niezmiernie wdzięczny i w takim sensie kocham je bardzo. No i oczywiście bardzo chętnie, może pokocham kiedyś, jak mówię, jeszcze kolejną, ale to o tym może powiem już później. Na co jeszcze mogą liczyć panie, które dzisiaj przyszły do teatru? Będzie jeszcze bardzo motywujący wykład Jacka Rozenka, na który bardzo serdecznie zapraszam. I punktem kulminacyjnym Świdnickiego Forum Kobiet będzie rozstrzygnięcie plebiscytu Kobieta z Pasją. Rozdamy 4 statuetki w 4 kategoriach wspaniałym, wyjątkowym paniom, które łączą na co dzień swoje życie zawodowe z prywatnym, zmagając się z trudami życia codziennego. Statuetkę Kobieta z Pasją w kategorii Kobieta Fit otrzymuje pani Grażyna Działowska. Z wielką przyjemnością przekażę pani Grażynie to wyróżnienie. I też chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że pani Grażyna dzięki temu, że od wielu lat współpracujemy na różnym polu w zakresie profilaktyki, w zakresie działań związanych ze świdnickimi seniorami. Jak również znam panią Grażynę od tej strony właśnie zaangażowania w organizacje pozarządowe, które krzewią kulturę fizyczną. Także bardzo dziękuję w imieniu pani Grażyny. Kobieta z pasją, kobieta przedsiębiorcza, to zdaniem kapituły pani Dorota Barańska. Kobieta w kulturze i sztuce. Pani Danuta Gołdon-Legler. Supermenką została pani Agnieszka Lechowicz. Drogie panie, zobaczmy. Szanowne panie, szanowni panowie, decyzję już tamtego roku podjęliśmy taką, że będziemy przyznawali nagrodę specjalną osobie, którą kapituła wyróżni z grona osób. Nie ma takiego punktu w regulaminie. To jest decyzja Zarządu Funduszu Rodzinnego Wszystkiego, że postanowi taką nagrodę fundować, a kapituła to uhonorowała. Szanowni Państwo, nagroda specjalna wędruje do pani Bożeny Niewiedział. Pani Magdaleno, a będzie trzecia edycja? Będzie oczywiście, już myślimy o trzeciej edycji.